Jest kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się na przystąpienie do tego projektu. Przede wszystkim poszerzenie kompetencji naszych pracowników w technice pomiarowej nazywanej rentgenowska tomografia komputerowa. Posiadamy bardzo wykształcony personel, dla którego możliwość pracy z tak zaawansowanym sprzętem na co dzień jest niebagatelnym czynnikiem rozwoju. Następnym powodem to było zacieśnienie współpracy z jednostkami naukowymi, w tym również zagranicznymi. Gdyby nie tutaj wsparcie z tych tutaj funduszy, nie byłoby nas stać na tego typu inwestycje. Także fundusze umożliwiły nam tutaj w ogóle wejść w te techniki pomiarowe. Nazywam się Kazimierz Polak, jestem dyrektorem generalnym firmy ITA. W ramach projektu zakupiliśmy przemysłowy tomograf komputerowy, czyli sprzęt właściwie do badania nie tylko geometrii zewnętrznej, ale tego przede wszystkim, co się dzieje w środku próbki. Sam tomograf komputerowy działa na zasadzie promieniowania rentgenowskiego i dzięki temu, że mamy jeszcze specjalistyczne oprogramowanie do tak zwanej rekonstrukcji, czyli składania obrazów cyfrowych oraz analizy tych danych, możemy zdigitalizować naszą próbkę, czyli mieć informację cyfrową, odwzorowanie cyfrowe naszej próbki, żeby zajrzeć do środka i móc ją następnie analizować. Ten sprzęt właściwie sprawdzi się w każdej branży, z racji, że możemy badać każdy rodzaj materiału, każdą dowolną geometrię. Właściwie nie mamy tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby wykorzystywać tą technikę pomiarową w jakiejkolwiek aplikacji. Nazywam się Radosław Kubacki i jestem menadżerem produktu, jakim są tomografy komputerowe.